Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jaki Pani jest główny wniosek po pierwszej i drugiej turze wyborów samorządowych, po zakończonych już wyborach samorządowych? Ja sobie przypominam, szczerze mówiąc, bo niedługo minie rok, odkąd zostałam przewodniczącą, to jest w listopadzie. Jeżeli na to patrzę, to przejęłam zarówno partię, jak i sytuację wtedy w opozycji w bardzo trudnym momencie. Jeżeli spojrzę na to z perspektywy tego roku, to bardzo dużo nam się udało razem wspólnie z Grzegorzem Schetyną, potem z Barbarą Nowacką zrobić. Udało nam się zbudować koalicję, która była oparta na różnościach i dzięki temu oparciu na różnościach zyskała całkiem niezły wynik wyborczy, zdecydowanie powyżej oczekiwań, w momencie, w którym PiS dostał wynik według mnie zdecydowanie poniżej oczekiwań i która co więcej ta koalicja obywatelska wygrała w miastach, i to nie tylko dużych, przestaję, że tak powiem, używać określenia w dużych miastach, bo wygrała w dużych, średnich, a nawet całkiem małych miastach i to często w bastionach dotychczasowych PiSu, jak nie wiem, PiS przegrał nawet w Siedlcach, czy przegrał w takich miastach, jak wygrała kandydatka. Ale w Sejmikach wygrał ale momencik, jeszcze skończę tylko. PiS. I to, co czym się przekonali Polacy i co myślę, że jest bardzo odczuwalne po tych wyborach, że PiS nie jest nieśmiertelny. Czyli, że można go pokonać, co daje nadzieję na przyszłe wybory. No tak, ale w sejmikach Prawo i Sprawiedliwość znacznie zwiększyło swój stan posiadania. Nawet wydaje się, że na Dolnym Śląsku, w miejscu bardzo dalekim od ściany wschodniej, Prawo i Sprawiedliwość może rządzić z bezpartyjnymi samorządowcami. No i też gdyby przeliczyć właśnie wyniki wyborów samorządowych na wybory parlamentarne, to ta sytuacja wygląda nie wygląda już tak różowo. Po pierwsze tego nie wiemy, dlatego że nie da się przeliczyć jednych wyników na drugie wybory. Dokonać takiej symulacji. Tak, nawet przy tej symulacji myślę, że jeżeli byśmy uwzględnili bardzo dobry wynik PSL-u na tle ostatnich sondaży sejmowych, ale jednocześnie dużo gorszy niż było to 4 lata temu, w związku z tym nie dający, bo jeżeli przyjrzymy się temu, jaki był wynik te 4 lata temu, to co zaważyło na tym, że w tak wielu sejmikach rządziła koalicja PO-PSL, wynikało z bardzo dobrego wyniku PSL-u. I w tej chwili to, że gdyby wynik PSL-u był taki sam mniej więcej jak wynik te 4 lata temu, to zapewne koalicja obywatelska wspólnie z PSL-em rządziłaby większością sejmików. Ale w wyborach jest 65% wyborców w Polsce, to są wyborcy na wsi, w małych miejscowościach. 65% takie są, nie 15% w dużych miastach, jak mówi Jacek Sasin, ale 65% to jest inna liczba. Ale również te małe miasta. No przepraszam, bardzo nie wiem, co zaliczymy do małych miast. 50 tysięcy i... No dobrze, no to jeżeli w Białogardzie, który ma 24 tysiące mieszkańców, wygrywa Emilia Bury z Nowoczesnej, w Twardogórze na Dolnośląskim wygrywa kandydat Nowoczesnej, jeden z najmłodszych burmistrzów w całej Polsce, 28 lat, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której można śmiało powiedzieć, że nic nie jest w tej chwili zdeterminowane. No tak, ale dlaczego zmierzam, że że Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, trudno im będzie wygrać wybory bez sięgnięcia po elektorat, który jest właśnie w tych miastach 50 tysięcy lub mniej i na wsi. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy z ofertą iść do tej Polski powiatowej, że musimy po pierwsze pojechać tam i spotkać się z tymi ludźmi, dowiedzieć się, jakie są ich najważniejsze problemy, stworzyć dla nich wizję Polski, stworzyć dla nich jasną ofertę i to jest jedno z zadań, które stawiamy przed sobą na najbliższy rok. Mamy wybory teraz do Europarlamentu. Musimy też zastanowić się, w jakiej formule startujemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast to, co jest zadaniem w tej chwili polityków opozycji, to jest trafienie do ludzi właśnie z tej Polski powiatowej. Tak, ale pytanie też o formułę opozycji, bo Grzegorz Schetyna wczoraj zasugerował, że możliwe jest nawet, nie zaprzeczył, gdy jeden z prowadzących, prowadzący z nim rozmowę, redaktor Konrad Piasecki zasugerował, że zapytał, czy możliwa jest budowa nowej partii, Koalicji Obywatelskiej, tak to zrozumiałem, na podstawie Nowoczesnej i Platformy. Grzegorz Schetyna wtedy powiedział, że najważniejsze jest zwycięstwo nad PiS. A czy pani uważa, że gdyby okazało się konieczne stworzenie nowej partii, to byłaby pani skłonna taką partię stworzyć z Platformą? Przede wszystkim musimy pamiętać, że jeżeli celem naszym jest rzeczywiście zwyciężenie w kolejnych wyborach, to trzeba się zastanowić, jakie użyć narzędzia. I na razie ten dwudłogłowy lub trzygłowy smok, ponieważ można powiedzieć, że stworzyliśmy taki układ, w którym jest Platforma Nowoczesna i jeszcze Inicjatywa Polska, sprawdził się na tych wyborach, przynajmniej w dużych miastach. Dlatego się sprawdził między innymi, że
My współpracujemy, ale bez zacierania różnic. Czyli mamy na przykład... No właśnie, jakie są różnice między Platformą a Nowoczesną? No, kwestie światopoglądowe na przykład. Oczywiście wszyscy, i Platforma, i Nowoczesna, zajmujemy się prawami kobiet. Ramię w ramię z koleżankami z Platformy Obywatelskiej protestowałyśmy w czarnych protestach. Poczuję to jakieś ale. Ale na przykład, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą liberalizacji aborcji, jedynym ugrupowaniem, które... jego posłowie, posłanki złożyli w tej kadencji Sejmu, jest Nowoczesna. Czyli światopoglądowe różnice są. Kolejna kwestia, związki partnerskie. U nas jest bardzo jasna deklaracja, my jesteśmy, traktujemy to jako jedno z naszych zobowiązań. Kwestia rozdziału Kościoła i państwa. Nie można budować jakiegoś na przyszłość wspólnego ugrupowania bez mowy o wartościach, bez pokazania jaka Polska czyli, popisie, czyli bez pani, pokazania że, wizji pewnej. Czyli mówi pani, że wspólne ugrupowanie odpada, mówiąc kolokwialnie, bo różnice na przykład światopoglądowe są zbyt duże, żeby stworzyć jedną partię. My rozmawiamy bardzo dużo o tym, jak będzie w przyszłości wyglądać, jak, w jaki sposób można zwyciężyć z PiS-em. I te scenariusze pisane są bardzo różne. Natomiast trzeba, myślę, że to nas, co nas różni, że to nas różni to, że ja uważam, że te różnice między nami są jedną z większych wartości, ponieważ one pozwalają nam sięgać do bardzo różnych elektoratów. Ale też pytanie, czy nie będzie my to... już tworzymy, nie wiem, czy pan zauważył, będziemy we wszystkich sejmikach tworzyć wspólne kluby Koalicji Obywatelskiej. W większości miast będą wspólne kluby Koalicji Obywatelskiej. Natomiast, czy na przykład w Sejmie wspólny klub cokolwiek poprawia? Według mnie nie, odbiera nam szansę. Bo Grzegorz też mówi o tej jakiejś federacji. Federacja, można myśleć o jakiejś formule federacji. Jeżeli wspólnie współpracują ze sobą nasze prezydia, bardzo regularnie współpracują, ale jednak mając oddzielne kluby, mamy prawo do zabrania głosu przy każdej ustawie, oddzielne 5 minut dla Platformy, oddzielne 5 minut dla Nowoczesnej. Mamy szansę ze swoimi na przykład pytaniami bieżącymi, ma prawo również Nowoczesna wtedy, kiedy to wychodzi z jej kalendarza. To oznacza, że oddzielny klub daje dużo narzędzi, które pozwala nam rozmawiać w pewnych czyli kwestiach. Oddzielny klub byłby, czyli wspólny klub byłby przeciwskuteczny z punktu widzenia skuteczności działań zawsze opozycji. Zawsze trzeba mówić w polityce o kwestii skuteczności. Skuteczność jest jednym z takich... Wszystko, co się okaże skuteczne, jest uznawane jako działanie, które jest... dobrze postrzegane w polityce, prawda? Polityk ma być skuteczny. Poza tym, że ma dużo mówić, to ma być skuteczny. I jeśli chodzi o skuteczność, to rzeczywiście oddzielne kluby dają dużo więcej narzędzi. Kolejną kwestią jest to, że nie mam żadnych wątpliwości, że mielibyśmy problem z pewnymi głosowaniami. No bo na przykład teraz głosujemy, nie wiem, święto 12 listopada. My jesteśmy zdecydowani jako Nowoczesna przeciw. Przy podatkach my głosujemy praktycznie przeciwko wszystkim nowym podatkom. Tu to bardzo jasno. Przy kwestiach związanych z światopoglądem. Ostatnio była jakaś znowu kolejna ustawa dotycząca utrwalenia kolejnego święta związanego z kościołem tam duchownych wyklętych bodajże. No my byliśmy jedynym klubem, który cały zagłosował przeciwko. Ale wracając jeszcze do samej formuły opozycyjności, ale czy uważa pani tak jak Grzegorz Schetyna, że potrzebne jest rozbudowanie Koalicji Obywatelskiej o kolejne podmioty? Myślę, że tak. Pytanie jest inne, bo że to warto, nie mam żadnych wątpliwości, że gdybyśmy teraz startowali jeszcze wspólnie z SLD, to prawdopodobnie wynik byłby taki, że rozrównalibyśmy, bo akurat to 6,6% to jest ta różnica między nami a PiS-em. Czyli oznaczałoby, że więcej... Ale wyniki tych wyborów pokazują, że tak łatwo te elektoraty się nie sumują, bo w porównaniu z 2015 rokiem wynik wspólny Koalicji Obywatelskiej nie jest taki sam jak wynik Platformy. No, ale nie było efektu synergii. Z SLD też nie byłoby pewnie. Nie możemy porównywać do roku 2015, no bo wtedy Kukiz miał 10, a w tej chwili miał w tych wyborach 5%, przypominam, 5 z czymś. W związku z tym nie da się wyborów porównać do wyborów. Jeżeli spojrzymy sondaże, no to z całego zeszłego roku, nie wiem czy pan zwrócił uwagę, suma wyników Platformy i Nowoczesnej to było około 27%. I w tych wyborach dokładnie to się powtórzyło. 27%, które miała Koalicja Obywatelska w wyborach sejmikowych, a PiS, który miał cały czas około 40%, uzyskał tylko 34% głosów. Ale Nowoczesna, zanim była notowana Koalicja Obywatelska w sondażach, miała 7-6%, Platforma 24%. Nie. Niech pan spojrzy. Ja proponuję, żeby spojrzeć od momentu, w którym ja przejęłam, czyli od listopada 2017 roku, sumę sondaży Platformy i Nowoczesnej. Cały czas to się waha około 26-27%. Wracając jeszcze do samej Koalicji Obywatelskiej. Mówię o średniej sondażu. Wracając jeszcze do tych wartości, bo na przykład dołączyła do Koalicji Obywatelskiej SLD akurat, to jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, jest jeszcze bardziej chyba nawet na lewo od Nowoczesnej niż... Ich radna tutaj w Radzie Miasta okazała się całkiem konserwatywna. Tak ogólnie, natomiast na przykład przyjęcie PSL-u oznaczałoby, że minimum programowe opozycji
do Koalicji Obywatelskiej na wybory do Sejmu, to w zasadzie byłby już tylko kwestia bycia antypisem. No niekoniecznie. Musimy stworzyć wspólną wizję dotyczącą tego, co nas łączy niewątpliwie. Kwestie związane z Europą, przynależności do Europy. Tutaj się nie różnimy. Kwestie związane z podejściem do praworządności i demokracji. Tutaj też się nie różnimy. W kwestiach światopoglądowych to jest ciekawa sprawa, bo pod projektem, który ponownie złożyliśmy o Ratujmy Kobiety, oprócz posłanek, posłów z Nowoczesnej i z Unii Europejskiej Demokratów, podpisała się jedna posłanka PSL-u. A gdy myślę o tej koalicji do wybory do Sejmu i myślę sobie o pytaniach, które będą zadawać wyborcy, no to wyborcy zapytają, jakie jest państwa właśnie sprawa związków partnerskich i Kosiniak-Kamysz nie będzie chciał, żeby w tej minimum programu były związki partnerskie, musiałby ich sam bronić na terenach właśnie mniejszych miejscowości na wsi. Nie sądzę, żeby tego chciał. Uważam, że związki partnerskie przestały być sprawą światopoglądową. To się stała sprawa cywilizacyjna. Cała praktycznie Europa, cała Unia Europejska, wszędzie we wszystkich krajach są albo związki partnerskie, albo wręcz równość małżeńska. W związku z tym to się wydaje, że to jest kwestia tylko czasu i że związki partnerskie w wielu krajach wprowadzają właśnie konserwatywne. O tym możemy dyskutować, ale chodzi o samą praktykę tej tworzenia takiej koalicji obywatelskiej z wielu podmiotów. Ramię w ramię na protestach kobiecych stały i posłanki Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej. W tych kwestiach można powiedzieć, że broniłyśmy, żeby nie ograniczono praw kobiet dotyczących ustawy z 1993 roku wspólnie. To, że my jesteśmy bardziej liberalni, jako Nowoczesna uważamy, że te prawa kobiet powinny być już poszerzane, czyli powinna być wręcz liberalizacja ustawy, jak większość naszych, aczkolwiek to jest jedna z rzeczy, która bardziej polaryzuje w ogóle scenę polityczną, ale większość również naszych posłów sądzi, no to jest inna kwestia. Ale to jest kwestia rozmowy w ogóle społecznej, która musi się gdzieś przetoczyć. Co do innych kwestii, to jeszcze... co się stało w Irlandii. Jeszcze jeżeli pan porówna to, co się stało jeszcze ileś lat temu, a w tej chwili, gdzie wygrała liberalizacja ustawy dotyczącą aborcji, i to 2/3, tam się odbyła szeroka debata poprzez stworzenie takiego panelu 100 osób, które dyskutowały długo o tym prawie na terenie Irlandii. A jakie będą następne kroki Koalicji Obywatelskiej, czy inaczej, co dalej planuje Nowoczesna? Będzie jakaś konwencja, jakieś podsumowanie tych wyborów? Wczoraj Jarosław Kaczyński podsumował wybory, ogłosił ponownie sukces. Czy będzie jakaś wspólna konwencja Platformy Nowoczesnej w najbliższym czasie? Na pewno w tej chwili podsumowujemy jako Nowoczesna nasz wynik, dlatego że uważam, że to, że udało się przeprowadzić partię, ale przy okazji tworząc Koalicję Obywatelską, która doniosła bardzo, dzięki zresztą współpracy z Grzegorzem Schetyną i Barbarą Nowacką, bardzo dobry wynik w tych wyborach, powoduje, że musimy trochę się policzyć też jako partia, zobaczyć, gdzie mamy tych radnych, porozmawiać z nimi, pogratulować im, więc na razie mamy takie konwencje nasze Nowoczesnej. Jestem przekonana, że będziemy musieli również podejmować i będziemy chcieli podejmować również wspólne działania koalicyjne, dlatego że koalicja jest wartością. Jest koalicja z wartością, ponieważ pokazała, że potrafi wygrywać. Na koniec jeszcze inna sprawa, która dużo budzi emocji. Kandydat, obecny prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz i w konsultacji z nowym prezydentem elektem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, który był wskazany przez Nowoczesną, czyli to była ich wspólna decyzja, zakazał Marszu Niepodległości we Wrocławiu. Pani uważa, że to jest dobra decyzja, zła? Oni są bardzo w tej chwili, wszyscy włodarze miast są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony wiedzą i znają ekscesy. W przypadku Wrocławia to są szczególnie dotkliwe. Ja przypomnę spalenie kukły Żyda, czyli przypadki łamania przez te środowiska narodowe prawa, które już miało miejsce. Czyli to nie jest tylko przewidywanie, co się może zdarzyć, tylko wyciąganie wniosków z przeszłości. Ci sami ludzie organizują w tej chwili marsz, którzy poprzednio łamali prawo, co zostało zresztą uznane przez sądy, przypominam, bo pan Rybak chyba został nawet skazany już chyba prawomocnym wyrokiem sądu. Więc z jednej strony mają wiedzę o przeszłości i musieliby się zgodzić na działania, które jest bardzo duże ryzyko, że będzie łamane prawo po raz kolejny. Ale jest jeszcze jeden element, którego dotychczas nie było. Mamy w tej chwili protesty policjantów. Policjanci masowo w ramach protestu odchodzą na L4. Nie wiadomo w ogóle, jak będzie zabezpieczony 11 listopada. Ale z drugiej strony jest też, pamiętam, stanowisko zarządu Nowoczesnej, gdy prezydent Lublina Krzysztof Żuk zakazał Marszu Równości, że było wtedy oburzenie, a teraz wydaje się, że państwo popieracie analogiczny zakaz we Wrocławiu. Po pierwsze, ten zakaz nie jest analogiczny, dlatego że nie było dotychczas żadnych doświadczeń, które pokazywałyby, że parady równości są ludzie zachowujący się w jakikolwiek sposób agresywnie. To są zawsze bardzo pokojowe manifestacje, radosne pokojowe manifestacje. Natomiast mamy doświadczenia związane z tymi marszami, no, często rasistowskimi, często takimi, gdzie są hasła rasistowskie, tymi organizowanymi przez ONR i wiemy, że nie są to pokojowe manifestacje. Łamanie przepisów chociażby związane z użyciem racji na terenie miasta. I teraz
dwie różne imprezy, więc nie możemy przyłożyć tej samej miary do tych dwóch imprez. I jeszcze w dodatku zmieniona sytuacja niestety dotycząca policji, którą specjalnie się wiem z tego, co wiem, przekupuje w tej chwili nagrodami, że 1000 zł dodatkowych pieniędzy za pracę 11 listopada. Więc włodarz miasta niestety nie może być pewny, czy policja zapewni bezpieczeństwo. Na koniec, bo pamiętam, rozmawialiśmy przed chwilą o Koalicji Obywatelskiej, o współpracy różnych sił opozycji. A czy widzi pani w Koalicji Obywatelskiej Roberta Biedronia? Robert Biedron na razie nie wykorzystał swojej szansy, jaką było możliwość zaistnienia w tych wyborach samorządowych. Bo to, że kandydował na radnego, a jego kandydatka kandydowała na prezydenta wygrał miasta... Wygrał w pierwszej turze. No tak, ale ani frekwencja jakoś nie zaimponowała mi, jeśli chodzi o służby, była najniższa na całym Pomorzu. On nie ma co więcej większości w Radzie Miasta. Ma 9 radnych na 23. W związku z tym nie był to jakiś miażdżący wynik. Ale równocześnie według mnie przegrał, ponieważ nie stanął w ringu. Nie wziął udziału w wyborach, nie poparł na Koalicji Obywatelskiej, nie startuje na sejmiku. Budowy partii, w lutym ma być konwencja. To były jedne z najtrudniejszych wyborów. To były wybory, gdzie walczyliśmy o przyszłość naszych regionów. Na przykład tu akurat na Pomorzu nie było problemu, bo tam wygrywa Koalicja Obywatelska bez problemu sejmik. Ale poparcie radnych sejmikowych w całej Polsce Koalicji Obywatelskiej mogłoby spowodować, że w bardzo wielu miejscach to nie PiS ma większość sejmikową. I politycy, którzy zrezygnowali z tego i którzy grali na porażkę Koalicji Obywatelskiej, bo Biedroń grał na porażkę Koalicji Obywatelskiej, wielokrotnie krytykując ją w czasie kampanii, przygotowując sobie, można powiedzieć, przedpole do tego, żeby się zrobiło miejsce, poniósł porażkę, ponieważ Koalicja Obywatelska się sprawdziła. Czyli nie widzi go pani razem z koalicją? Nie, nie mówię, że nie. Ja uważam, że to nie znaczy to, że widzę błędy, które popełnił i to, że uważam, że zadziałał na korzyść PiS-u, nie angażując się, nie powoduje, że nie mam poczucia, że trzeba będzie budować w przyszłości jak najszersze porozumienie i również, jeżeli będzie Robert Biedroń chciał, to również. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem była Katarzyna Ludauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję bardzo.